Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, wakacje na dobre się rozpoczęły. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak przygotować się dokumentacyjnie do wyjazdu za granicę, o czym pamiętać, jak reagować na sytuacje zaistniałe właśnie na obcym terytorium. Ale oczywiście wyjazdy nie tylko mamy za granicę, również po Polsce podróżujemy dalsze i krótsze odcinki. I wakacje zawsze tak naprawdę jeździmy z całą rodziną, zapakowani. I tutaj bardzo ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, oprócz oczywiście właściwym stanie technicznym naszego pojazdu, a często zapominamy o tym aspekcie, czyli o ogumieniu. O czym należy pamiętać? Z tym pytaniem udałem się do warsztatu. Witam Panie Sławomirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławku, wakacyjne wyjazdy z rodziną, z pełnym bagażnikiem, o czym szczególnie należy pamiętać? No na pewno trzeba było się udać gdzieś do serwisu, żeby sprawdzić wysokość bieżnika, głębokość bieżnika, a sprawdzić też, czy nie ma jakichś uszkodzeń opona, czy na pewno bezpiecznie pojedziemy na tych czterech kółkach. Poza tym ci, co mają zapas, dobrze było tam zerknąć. Zanim załadujemy, to jednak się dobrać do tego zapasu i sprawdzić, czy ten zapas ma powietrze, czy on jest pełnowartościowy, czy w razie jakiegoś kapcia, czy damy radę go użyć. To jest najważniejsze. Tak, bo no, kiedyś częściej niestety te koła się zmieniało. Teraz mamy wszystkie praktycznie opony bezdętkowe. Ta czystość na drogach może troszkę większa jest niż 20 lat temu, prawda? I rzadko takie czynności, a czasami nigdy jeszcze takich czynności nie przeprowadzaliśmy jak zmianę koła. Warto właśnie poćwiczyć sobie, zobaczyć, czy mamy ten klucz, ten lewarek i w jakim to wszystko stanie jest. Tak jest, to prawda. Nieczęsto to robimy. Bywa, że 4-5 lat nie łapiemy kapcia. Wymianę najczęściej robimy gdzieś tam w serwisie, więc jak gdyby nie uczymy się tego. Natomiast w ekstremalnych warunkach później, no niestety trzeba, jeśli mamy późną noc czy nad ranem, nikt nam nie pomoże. No oczywiście jest pomoc drogowa, tylko teraz czy mamy czas czekać 2-4 godziny na pomoc drogową, czy jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Także myślę, że starsze pokolenie użytkowników na pewno poradzi. Młodsi niekoniecznie. Także dobrze było się przyłożyć do tego, przynajmniej teoretycznie się dowiedzieć, jak to zrobić. Czyli nie zapomnijmy o ręcznym hamulcu na początek, zaciągnąć ręczny, żeby to auto nam nie uciekło. Jeśli są kliniki, to przyklinować kółko tutaj z przodu po przeciwnej stronie, gdzie będziemy podnosić. Poluźnić najpierw koła. Później dopiero lewarek, podnosimy dane koło i zmieniamy, odkręcając śruby. Prawy gwint w większości, także w lewo odkręcamy, w prawo przykręcamy. Oczywiście z szczuciem, żeby później to nie urwać takiej szpilki też, to jest bardzo ważne. A dla kierowców, którzy posiadają auta z podwieszanym kołem zamachowym, polecam sobie raz zdjąć to koło, przesmarować całe te mechanizmy, bo niestety to są wszystko mechanizmy na zewnątrz, gdzie warunki zimowe, sucho, sól. Tak, to zardzewieje. Wszystko rdzewieje i nie wiadomo, czy w ogóle taki mechanizm opuszczania tego koła po prostu działa. Tak jest. Poza tym bezdętkowe koło ma to do siebie, że możemy sobie dopompować i dojechać do serwisu do naprawy koła. I teraz jeśli rozetniemy taką oponę, gdzie już musimy użyć ten zapas, a który tam kilkanaście lat potrafi być nieuruchamiany, więc tak jak Pan mówi, rzeczywiście dobrze było sprawdzić, nasmarować to wszystko, żeby to można było wykręcić, żeby to się udało. Oczywiście wysokość bieżnika, stan techniczny samej opony, czy nie ma rozcięć, to jest jedno, ale jest jedna ważna rzecz, którą kierowcy często powinni kontrolować. Wiadomo, że chodzi przede wszystkim o ciśnienie. To jest podstawa. Jedziemy na wakacje, na pewno samochód będzie załadowany maksymalnie. Na etykiecie w samochodzie jest podane ciśnienie na minimalne obciążenie, jest na maksymalne, więc na pewno należy dopompować na maksymalne obciążenie, dlatego żeby ta opona się nie grzała za bardzo, żeby się zużywała równomiernie. No i żeby oszczędności na paliwie powstały, bo to jednak zbyt niskie ciśnienie powoduje też ubytek kasy w kieszeni na paliwo. Oczywiście większość aut współczesnych ma już czujniki ciśnienia w kołach, no ale też sporo tego nie ma. Czym grozi właśnie jazda na zbyt niskim ciśnieniu? No to tak jak zaobserwowaliśmy,
opona potrafi się odkształcać i w związku z tym zostaje zmielona. Normalnie tak jakby jechać na małym powietrzu czy bez powietrza się przegrzewa i drobinki gumy zostają w środku, taka mąka gumowa. Tak, dosłownie przed nagraniem zdjęta taka opona na żywo, że tak powiem, z samochodu. Państwo teraz widzą to na swoim ekranie, co się dzieje z oponą, gdy jeździmy za długo właśnie na zbyt małym ciśnieniu. Widać to na zewnętrznej części opony, gdzie mamy wydarte pół nazwy dosłownie, a dłuższa jazda przyczynia się do tego, co we wnętrzu właśnie znaleźliśmy. Tak, to mamy zniszczoną oponę, czyli kilkaset złotych w plecy, do tyłu. Natomiast też jeśli stoimy na autostradzie i nie mamy możliwości wymiany tego koła bezpiecznie, trudno, niech ta opona się zniszczy, ale zjedźmy gdzieś na parking, w bezpieczne miejsce, bo słyszymy o bardzo przykrych wypadkach, gdzie przy zmianie koła inne samochody nie zauważą i potrafią nas rozjechać czy skaleczyć. Także niech te parę złotych będzie w plecy, ale zdrowie i życie zostaje. Panie Sławomirze, co pan sądzi o zestawach napraw, tych sprayów właśnie do takich doraźnych napraw opon w drodze? Oczywiście, przede wszystkim to jest aspekt psychologiczny, że mamy coś w zanadrzu, gdyby się trafił kapeć. W niektórych przypadkach rzeczywiście to pomaga. Natomiast tam, gdzie będzie rozcięte koło, gdzie felga wykruszona czy wygięta automatycznie, ten spray, ta sprężareczka nic nam nie pomoże. I w tym momencie, jeśli mamy koło zapasowe, to oczywiście jak najbardziej użyć koło zapasowe. Jeśli nie mamy takiego koła, to już wtedy jesteśmy zdani tylko na asystans i na lawetę. I tutaj odnośnie asystans wrócę do odcinka sprzed tygodnia, szanowni państwo, o tych ubezpieczeniach różnego rodzaju podróżnych właśnie. Od takich sytuacji również możemy się ubezpieczyć, wybierając odpowiedni właśnie wariant. Dużo aut w dzisiejszych czasach nie ma wręcz koła zapasowego, a jak miało to za sporą dopłatą w salonie, dlatego też warto ubezpieczenie też tego typu sobie wykupić. Oczywiście, że tak i wtedy trudno, poczekamy troszeczkę dłużej, ale z opóźnieniem, ale dojedziemy do celu, także jest to wyjście awaryjne. Panie Sławomirze, niektóre auta wyjeżdżają z salonu na oponach typu Run Flat. Co to za opony, co one dają, jakie korzyści mają? To są opony, na których możemy jakiś odcinek drogi przejechać bez powietrza całkowicie. Oczywiście są w tych nowszych samochodach stosowane tam, gdzie są czujniki TPMS-u, czyli czujnik ciśnienia powietrza w ogumieniu. W innych przypadkach takiej opony jak Run Flat nie można zastosować, dlatego że nie będziemy wiedzieć, kiedy jest powietrze w kole, kiedy brak. Brak powietrza może spowodować rozerwanie takiej opony przy dużej jeździe, więc to jest bardzo niebezpieczne. Więc tylko opony Run Flat możemy stosować tam, gdzie są czujniki. Teraz to pozwala oczywiście zjechać do jakiegoś najbliższego punktu, naprawić tą oponę, jeśli się da. Jeśli nie, trzeba będzie dokupić drugą, identyczną taką oponę i wtedy kontynuować jazdę. Wspomniał pan, że nie będziemy wiedzieć, kiedy nie będziemy mieli powietrza. Czy to aż tak dobre opony, że nie czuć tego podczas jazdy? Tak, oczywiście. Testowaliśmy na żywo te opony, jazdę bez powietrza, z powietrzem. Rzeczywiście trudno jest poznać, kiedy nie mamy powietrza, kiedy mamy. Gdyby nie czujniki ciśnienia, nie wiedzielibyśmy. Dopiero później, przy dużej szybkości, to co wspominaliśmy wcześniej, że zmielona opona zostaje, przy dużej szybkości siła środkowa jest tak duża, że rozrywa tę oponę i wtedy jest to bardzo niebezpieczne i dla bezpieczeństwa podróży. No i samochód możemy oszkodzić również szczątkami opony. Jak technicznie zbudowana taka opona? Czym ona się różni od klasycznej? Ona jest przede wszystkim, budową jest identyczna jak opona zwykła, natomiast ma wzmocnione dwa boki, zewnętrzny, wewnętrzny, odpowiednią mieszanką gumy, która powoduje utwardzenie, usztywnienie boku. Jest odporna, odporniejsza niż zwykła opona na jazdę, kontynuować jazdy bez powietrza, natomiast wszystko ulega zmęczeniu, tak samo i tutaj. Różnie podają producenci ten przebieg, od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów, przy różnych szybkościach 70-80 na godzinę.
pod warunkiem, że ta opona jest zimna. Jeśli na trasie po 500 km ona jest rozgrzana i teraz nie dałbym głowy, że przejedziemy z 50 km i nic tej oponie nie będzie. Prawdopodobnie by się porozwarstwiała, w związku z tym ona by była do wyrzucenia już. Jak każda rzecz, że tak powiem, ulega zmęczeniu i z czasem może ulec zniszczeniu po prostu. Tak jest, tak. Także tutaj uczulamy na to. Rozsądnie jest wtedy, jeśli jest to możliwe, zjechać do stacji benzynowej i dopompować, jeśli nie mamy kompresora w wyposażeniu samochodu. Na stacji benzynowej zazwyczaj w tej chwili już wszędzie są kompresory, ze którym możemy dopompować to ciśnienie i nadal kontynuować jazdę, jeśli się bardzo spieszymy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Szanowni państwo, podsumowując dzisiejszy odcinek, no, wyjeżdżając na wakacje, warto zadbać o te nasze cztery kółka, w dosłownym słowa znaczeniu, sprawdzić ciśnienie, sprawdzić ogólny stan techniczny tych naszych opon, no bo jednak to jest, są jedyny element, z którym nasz pojazd, którym jedzie cała nasza rodzina, styka się z jezdnią. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę i życzę dobrych podróży bez żadnych przygód. Do zobaczenia za tydzień.